2017 rok w gminie Krosno-Odrzańskie zapowiada się imponująco. Tegoroczny budżet naszpikowany jest inwestycjami, które przyspieszą rozwój gminy na wszystkich polach – kulturalnym, sportowym, gospodarczym, społecznym. 12,5 miliona złotych. Taką kwotę zaplanowano na realizację kilkudziesięciu zadań, na które w większości pozyskaliśmy lub będziemy chcieli pozyskać pieniądze unijne. Już wkrótce rozpoczniemy rewitalizację ulic Grobla, Bobrowa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki i Placu Prusa. Nowe mieszkania socjalne powstaną dzięki modyfikacji budynku przy Pocztowej 9 i 11. Przebudujemy ciągi komunikacyjne przy Wąskiej oraz podwórka przy Walki Młodych. Skoro już o komunikacji mowa, między miejscowościami Chyże i Gostchorze zbudujemy nową drogę. Powstanie także łącznik między placem 11 Pułku a ulicą Pułaskiego. O szybszym i sprawniejszym dostępie do urzędu będziemy mówić po dokonaniu informatycznego przełomu w postaci Centrum Zarządzania Siecią Gminy Krosno-Odrzańskie wraz z pakietem e-usług dla mieszkańców. Wielu rodziców z utęsknieniem wypatruje przedszkola. Ich marzenia zostaną spełnione po adaptacji byłego żłobka przy Piastów w Krośnie-Odrzańskim. Wiemy, że seniorzy chcieliby mieć swoje miejsce spotkań, dlatego powstanie Centrum Aktywności Lokalnej i Klub Seniora. Mieszkańcy Starego Raduszca z utęsknieniem wyczekują świetlicy, w której będą się spełniać kulturalnie i doczekają się. Obiecaliśmy, więc słowa dotrzymamy. Przekażemy na wyposażenie szpitala powiatowego 500 000 zł. W 2017 roku zrealizujemy także inwestycje, które wybrali sobie mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Sporo tych zadań, ale jeżeli myślicie, że to już koniec planów inwestycyjnych, to jesteście w błędzie. Postaramy się o dofinansowanie przebudowy promenady oraz ulicy Czarnieckiego, upiększenia Parku Tysiąclecia, a także zagospodarowania skarpy nadodrzańskiej na winnicę. W hali sportowo-widowiskowej chcielibyśmy zrobić mediatekę. Mieszkańców ulicy Sienkiewicza ucieszą zapewne plany związane z budową drogi. Zmodernizowany powinien zostać także budynek przy Poznańskiej 830. Zamierzamy także kontynuować wymianę oświetlenia ulic na energooszczędne. Dzięki temu jeszcze więcej pieniędzy zostanie w kasie gminnej na inwestycje. Chcemy być jeszcze bardziej atrakcyjni turystycznie, dlatego postaramy się o pieniądze na modernizację wieży Kościoła Świętej Jadwigi i doposażenie multimedialne Zamku Piastowskiego. Zrobimy wszystko, by nasza gmina na zakończenie 2017 roku była jeszcze piękniejsza i jeszcze bardziej przyjazna mieszkańcom. Wiele zadań uzależnionych jest od pozyskania pieniędzy zewnętrznych. Jednak już udowodniliśmy, że potrafimy to robić skutecznie. Według rankingu samorządowego czasopisma Wspólnota jesteśmy najlepsi w województwie, a w całej Polsce zajmujemy 19 miejsce. Razem możemy więcej. Zostańmy razem.